Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max. Ja oczywiście jestem Max. Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was do zaprezentowania premierę. Premierę jeszcze świeżo, myślę, że ta gra w ogóle nie wyszła. Na razie to zostało wypuszczone demo. Na całe szczęście jest coś takiego, jeszcze istnieje w świecie gier jak demo, a więc coś, co może sobie gracz ściągnąć, zobaczyć, pograć, ocenić i stwierdzić, czy grę warto kupić, czy też nie warto kupić. I tak to właśnie zrobiła firma Nival. Nival odpowiedzialna jest za właśnie grę Blitzkrieg. Takie, słuchajcie, Nival od samego początku produkował, słuchajcie, właśnie tą grę Blitzkrieg, tym razem Blitzkrieg, słuchajcie, 3. W ogóle początek Blitzkrieg'a są dość odległe, bo to bodajże chyba lata 2000, początek lat 2000, a dokładnie to część pierwsza wyszła 13, słuchajcie, maja 2003 roku, natomiast część druga dwa lata później, 2005 rok, to był bodajże chyba wrzesień. No i dopiero teraz pojawia się kontynuacja Blitzkriegu, a więc szybkiej bitwy. 2017, słuchajcie, będzie Blitzkrieg 3. Gra, jak dla mnie osobiście, patrząc na te czasy, słuchajcie, dawne, gra dość ważna. Ja doskonale pamiętam te czasy, gdy wyszedł pierwszy Sudden Strike. I po prostu grą się po prostu zachwycaliśmy wszyscy. Klimat II wojny światowej, te wszystkie operacje, te misje. Tam nie było produkowania, zbierania. Tam po prostu była czysta po prostu wojna, bitwa. Dostawaliśmy sprzęt, dostawaliśmy oddziały, szliśmy i atakowaliśmy. To było coś, słuchajcie, pięknego, jak na tamte czasy. Takich gier tak naprawdę już nie ma. Druga wojna światowa, tego właśnie strategie, bardziej strategie, słuchajcie, taktyczne czasu rzeczywistego. To wszystko jeszcze było na tyle fajne, że to wszystko, słuchajcie, było w 2D. Grafika tak naprawdę odchodziła na dalszy plan. Tu chodziło, słuchajcie, o totalną rozpierduchę. Totalną rozpierduchę, którą oczywiście otrzymywaliśmy. Pomijając teraz grę Sudden Strike, bo do Sudden Strike'a wrócimy, słuchajcie, gdy będzie premiera tejże gry. Teraz zajmijmy się tym razem, słuchajcie, właśnie grą Blitzkrieg. To taka kopia Sudden Strike'a, która moim zdaniem kompletnie nieudana. A to tylko, słuchajcie, dlatego, że nie wnosiła nic absolutnie innego niż to, co miał Sudden Strike. Sudden Strike dla mnie po prostu była ikona gier RTS-u czasu rzeczywistego. Blitzkrieg to tak naprawdę kopia tejże gry i do mnie Blitzkrieg absolutnie nie przemówił. Teraz, słuchajcie, wracam do tej gry tylko i wyłącznie dlatego, by sobie właśnie przypomnieć tamte czasy. Czasy fenomenalne, gdzie tak naprawdę grafika w ogóle nie była brana pod uwagę, a było brane pod uwagę zupełnie co innego. Kwestie, które teraz tak naprawdę odchodzą właśnie na dalszy plan. To jest takie bardzo ciekawe, że to, co było kiedyś ważne, teraz jest mniej ważne. To, co było mniej ważne kiedyś, teraz jest ważne bardziej. No, takie po prostu są chyba czasy, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Na całe szczęście ja w tych czasach, które były kiedyś, jeszcze żyję. A więc dla mnie są źle rzeczy ważne i ważniejsze. Grafika to taki aspekt, słuchajcie, który jest na miejscu drugim, trzecim. Ale dobra, słuchajcie, przejdźmy może do Blitzkrieg 3. Firma Nival, słuchajcie, jest odpowiedzialna za takie wielkie tytuły jak Heroes of Magic, część 5. Silent Storm bodajże chyba oni wyprodukowali, no i ten dodatek King's Bounty Legion. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą firmę, tak za bardzo tutaj nie mam żadnego pojęcia, jaka ta firma jest, bo praktycznie w żadne te gry nie grałem. Wydawcą tej gry, słuchajcie, w Polsce będzie CD Projekt, a więc to jest jakiś plus. Będzie z pewnością dobrze przetłumaczona. I te demo, które teraz, słuchajcie, jest dostępne już na Steamie, jak najbardziej jest też również w wersji polskiej, a więc każdy z nas będzie mógł sobie normalnie ją zobaczyć, poczytać, dowiedzieć się historii, która została tutaj przez firmę Nival w odpowiedni sposób dawkowana.
No i tyle, trzeba zaprosić serdecznie na taki króciutki let's play. Ten let's play, słuchajcie, będzie podzielony na dwie części. Zagramy sobie pierwszą frakcję, tam są bodajże chyba trzy frakcje dostępne. No to wszystko zobaczycie tutaj już dokładnie za chwilkę w takim gameplayu dwuodcinkowym. Czy będzie kontynuacja, to wszystko tak naprawdę zależy od ilości wyświetleń, komentarzy, łapek w górę. To wszystko ma tak naprawdę swój czynnik na to, czy daną serię warto kontynuować, czy też nie. To wszystko naprawdę zależy od widza. Taka jest, słuchajcie, prawda. Więc serdecznie Was zapraszam na Blitzkrieg 3 demo z tejże gry, które jest dostępne dla wszystkich całkowicie za darmo na Steamie. Wystarczy wejść na Steama, wklepać Blitzkrieg i tam będzie demo do ściągnięcia. Ja to uczyniłem. Mam nadzieję, że Wy to również zrobicie. Zanim ocenicie, zagrajcie sami. To jest tak naprawdę najlepszy sprawdzian dla graczy i dla gry, czy ta gra jest dla niego, czy też nie. I tyle. A więc słuchajcie, zaczynamy. Blitzkrieg 3. Witam wszystkich serdecznie, a więc słuchajcie, jesteśmy w grze Blitzkrieg 3. Kolejna, słuchajcie, odsłona Blitzkrieg'a, ale zanim to zrobimy, słuchajcie, przejdźmy może do opcji. Oczywiście zmienimy sobie na język polski. Bardzo proszę. I już wszystko mamy ustawione po polskiemu, słuchajcie. Dobra, dźwięk. Grafikę, full screen, wszystko jest na haja, więc ok. Słuchajcie, od czego może tutaj zacząć? Nie wiem, co tutaj w ogóle, słuchajcie, można zrobić. Co to jest? Początek wojny, środek wojny, koniec wojny. To jest taka, słuchajcie, kula ziemska. Ja tylko tutaj obejmuję, słuchajcie, Europę, Skandynawię. Tutaj widzę, że północną część Afryki, no oraz Bliski Wschód. Operacja pierwsza to jest kompas. Okej. Ale może przejdźmy do ustawień. Co tu jest? Nowości. Jakie nowości? A, słuchajcie, zawartość wersji demonstracyjnej to jest 18 kompletnych misji, 6 dla każdej frakcji w grze, z 69 dostępnych w pełnej wersji. To jest bardzo dużo. Dostęp do jednego z trybu PvP w grze, pełen arsenał. Dobra, to już tam jest, słuchajcie, mniejsza z tym. Wskazówki, zmień frakcję. Zacznijmy tutaj, ile frakcji mamy. Blitzkrieg 3. Mamy Rosję, Związek Radziecki, Sowietów, Alianty, Stany Zjednoczone oraz Niemcy. O, proszę. Amerykanie, no a to Rosja. Słuchajcie, zacznijmy może sobie od po kolei, a więc od Sowietów. Weźmiemy sobie OK. Zobaczymy. Linia Ługi. Co ta gra nam w ogóle przyniesie? Słuchajcie, ja bardzo czekam na Silent Strike. 18 iulia 1941.
Новая задача. Займи путь через болото выведет вас прямо к немецкому блокпосту. Будьте осторожны. Фрицы наверняка выставили патрули. Dobra, słuchajcie, jak to tutaj wszystko działa, więc nie, tutaj wsad nie działa, czy działa? Nie działa wsad. Dobra, więc tutaj kamerką normalnie, słuchajcie, sterujemy na klawiaturze. Możemy sobie oddalić, przybliżyć, choć nie za blisko, jak widzę. Dobra. Graficznie, słuchajcie, no... A zresztą, słuchajcie, to jest strategia, więc tutaj nie oczekujmy jakichś wielkich cudów. No dobra, słuchajcie, mamy pierwszą drużynę. Fajne jest to, że słuchajcie, że tutaj jak gramy sobie tam i to tutaj mówią w języku rosyjskim, to taki bardziej jest, że tak powiem, można się bardziej wczuć. A więc dobra, słuchajcie, idziemy. Gdzie mamy dojść? Tu, do punktu. Bagnami idziemy? Bagnami. Pichot nie podwiedzie. Mam nadzieję, że tutaj... Chodę nie. Co, nie? Normalnie nie idziesz nigdzie? Czemu nie możesz? Впереди патруль. Нужно действовать быстро. Приготовьте оружие к бою. Продвигайтесь вперед. Наша пехота будет следовать за вами. Слушай. Куда я ранен? Что-то нехорошо мне. Переживаю. Вот, jakieś wsparcie idzie. Patrul likwidirowan. Продвигаемся się dalsze. Ruszamy dalej. A to kto to jest? Chodzi przeciw pancerze. Carica piechot nie podwiedzie. No dobra, ale musimy iść na tędy. Szkoda, że bagnami nie można przejść. Czemu nie można? Rozumiem, że żołnierze przed II wojny światowej w ogóle omijali bagna. Chyba tak. No szkoda. To taki pierwszy minus, jaki jestem w stanie dość szybko zauważyć. O. Tutaj nie ma jakiegoś skradania się w sensie za osłonami czy coś. Nic takiego tutaj nie ma. No szkoda. Piechotny podwiedzie. Piechotny bez Berniera. To tu jakieś wsparcie jest, czy co to jest? Niemiecki tank. Похоже, сел на брюхо. И чего их в болото потянуло? No, kurde. Отряд с противотанковыми ружьями поможет разобраться с этим танком. Ждем приказов. Czekamy na rozkazy. Jest. Dobra, dobra. Co my tu mamy? Co to jest w ogóle? Co to jest w ogóle? Oddział przeciwpancerny. Zacznie strzelać chyba, co? Niby ugrzązł, ale tak nie za bardzo. Się to zdaje. Tak właśnie. Kurwa, czemu oni nie mogą tędy iść? Ja pierdolę. To jest bez sensu. O kurwa. Panowie, wycofujemy się. O ja pierdolę. Слушаюсь. О, курва. О. Это мой. Короче, пошло. Добра, идемо. Идемо далее, до пшоду. Са ли тут какие-то в уголе скрыты? Да.
daleko jeszcze, nie, do punktu kontrolnego nie mamy daleko, co to jest za oddział? Piłota szturmowa. Co, myślę, że tutaj moi zginą, tak? Dobrze, oddział przeciwpancerny. Впереди блокпост. Техники не видно, это хорошо. Но пехота, засевшая в доме, может оказаться проблемой. Będzie problemy już. Лучше подойти поближе к дому и взять его штурмом, а потом разобраться с теми, что на улице. Так точно. Okay. Пехота. Пехота. Куда? Как штурм? O kurde. Задача выполнена. Вражеский блокпост захвачен. Путь открыт. Ждем подкрепления и выдвигаемся к деревне. Подкрепление здесь. Теперь можно идти в атаку. Что за такое? Новая задача. Dobra, może wyjdźmy, co? Jest. Dobra. Kogo my tu w ogóle mamy? Oddział szturmowy. Oddział piechoty. Dobra, tu mamy przeciwpancerny. Przeciwpancerny. I przeciwpancerny. To jest, rozumiem, taka piechota. Piechota. Co, rozumiem, szturmowcy, tak? Dobra. Jest. To my tutaj sobie, słuchajcie, ich damy. Jako zrobimy jako drużyna pierwsza, to zrobimy jako drużyna druga. A tych niestety chłopców będziemy mieć. Gdzie mam mieć? To. Tu się zapowiada. Gato! Tutaj lasem, kurwa, pójdziemy. Tutaj musimy, słuchajcie, ich wszystkich ładnie poustawiać. Oczywiście, co... To takie trochę mi się to nie podoba, w sensie takim, że tutaj są straszne utrudnienia w ogóle przechodzeniem. Nie, nie, żołnierze nie mogą po tym przejść, czy muszą naokoło latać. Panie czaje tego. No dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Wszystkich kurwa wypuszczamy. Ci tu widzę, są gotowi. Dobra, oddział szturmowy, słuchajcie, wypuścimy bardziej do przodu. Tych tu oczywiście wypuścimy dalej. To musimy zobaczyć, co tutaj w tym. Co tutaj jest. Zrobimy sobie tak. Wstrzymać ogień. Kurwa, ja wstrzymałem. Nie czaję. Nie, nie czaję, ale dobra. Może wyczaję innym razem. Chodźcie. Разведчики заняли позицию и докладывают о крупных силах противника на сборном пункте. Направляю к вам штурмовой самолет. Укажите пилоту координаты позиции противника. Но в деревню не суйтесь, там зенитки. Получены очки подкреплений. Что? Самолет боевый. Вызвание смогла заполнить цель в данном обшаре. Кош вызвания 90. Курва, чего 90? Aha, tutaj mamy, tak? 180, dobra. Więc tutaj bym proponował pójść, zaszyć się kurwa w lesie i czekać. Dobra. Szyczo. Tutaj jest czołg.
chleba mnie tak. Tutaj. Szkoda, że tutaj też nie ma takich osłon, nie? Że tak jak było na przykład w Company of Heroes tutaj, że gdzie mieliśmy osłonę. Tutaj tego w ogóle nie ma. Że tak to zostało całkowicie pominięte. Dwójka, chodźcie tutaj. Gleba. Wiecie co tak? Kurwa. Tak, toczne. Boję się, że tutaj mnie zaraz wykryją. Co to jest? Obsunięcie przeszkód, tak? Poszukiwania min. Poszukajcie. Jebanie. Dobrze, nie? Dobra. Chować się, kurwa, w lesie. Tak, toczne. No, ale bez takiego rozpraszania się. Dobra, wszyscy są? Gleba. Ja. No nie, jedyneczka. Tutaj wszyscy. Dobra, tych tutaj też puścimy. I tych puścimy, słuchajcie, tutaj. By mogli, kurwa, najpierw ten czołg rozwalić. Gdzie tu są te działa? Leki, są dwa czołgi. O kurwa. Co, zacznę strzelać, czy nie? To jest samolot w ogóle, bo ja nie czaję. Co dobrze. Wyzwanie samolotu atakującego cele. Kim te biedy nie wiem, nie? Leci. Leci. Ale on miał tutaj. O kurwa. Co już? Nie, jeszcze zawracę. No i chuj, dobrze. O kurwa. Piękny kurwa strzał. Задача выполнена. Отлично. Сборный пункт зачищен. Новая задача. Теперь нужно уничтожить зенитки около моста. К ним проще всего подобраться, пройдя через болото. Фуфа. Не чая, не? Искать не чая. Ну, добра. Джен. Powiem, premierowa rozgrywka, więc... Do boju, panowie! Atakować! Tutaj, kurwa, nie ma co. Co my tu mamy zrobić? A, to działa. Pusto. A, już jeszcze dobrze. Jesteście zajebiście. Dobra, panowie, my idziemy tu. Carica Balei raportuje. Byśmy mogli pójść jakoś tak tędy bardziej, choć tutaj myślę sobie, że będzie troszeczkę ich. O kurwa, właśnie. O kurwa. Смотрите, это же наши. Командир, их же к стенке ставят. А мы тут спокойно стоять будем, пока наших там убивают? У нас есть приказ разобраться с зенитками. Нельзя рисковать операцией.
się stało? Jakieś samobójcy? No ale ogólnie słuchajcie, armia rosyjska... Armia rosyjska za bardzo nie była ogarnięta w takich kwestiach jak taktyka wojenna i tak dalej. Po prostu słuchajcie, szli jak burza. Dobra. Tutaj sobie weźmiemy jednego. Tak. Tutaj sobie weźmiemy drugiego. No i tych moich. Tutaj. No, dwójka mogłaby, że tak powiem, biec. To byłby tak szybciej chyba. No dobra. Mamy tak naprawdę jeszcze jeden. Użycie. Wiecie co, ale gdyby kurde tak tutaj ten poszedł. Słuchajcie. Tak naokoło. On tutaj mnie nie może zobaczyć. Biegiem. Tak właśnie. Dobra. Zobaczył nas? Nie. Gleba. Dobra, przybliżmy się tutaj troszkę bardziej. A ten... O kurwa. Poszedł. Pierdalać. Drugiej mańki. Dobrze, kurwa. Dobrze,